O konflikcie księcia Harry'ego 35L i księcia Williama 38L napisano już wiele. Wygląda na to, że odejście młodszego z nich z rodziny królewskiej nie sprzyja poprawieniu relacji między nimi. Wcześniej stanowili idealny duet, wszędzie pokazywali się razem, żartowali ze sobą, widać było po prostu, że dobrze czują się w swoim towarzystwie. Reklama przede wszystkim książę Harry i książę William zawsze też mogli na siebie liczyć. Potem do tej dwójki dołączyła jeszcze żona Williama, księżna Kate. Okazało się, że bardzo polubiła się ze szwagrem i zwyczajnie z biegiem lat zaprzyjaźnili się. Wszyscy myśleli, że gdy Harry poznał Megan, to będą stanowić fantastyczną czwórkę przyjaciół. Wtedy wszystko jednak się posypało. Zaczęło się od kłótni Megan Skate, w obronie której stanął oczywiście William. To z kolei nie spodobało się Harry'emu. Tak konflikt zaczął narastać i na nic zdały się zabiegi specjalistów od wizerunku rodziny królewskiej, którzy starali się pokazać, że między braćmi i ich żonami wszystko jest w jak najlepszym porządku. Po pewnym czasie już sami bracia nawet nie udawali, że ich życiowe drogi mocno się rozeszły. Sytuacja stała się fatalna, gdy Harry i Meghan zdecydowali się odejść z Rodziny Królewskiej. W momencie, gdy zwołano specjalne spotkanie członków Rodziny Królewskiej, by ustalić plan działania po Meksycie, William został przyłapany, gdy wychodził z owego zebrania ze skwaszoną miną. To nie świadczyło najlepiej o tym, co działo się za zamkniętymi drzwiami podczas narady. Informator magazynu PO twierdzi że bracia absolutnie nie rozstali się w przyjacielskich kontaktach nie rozstali się w dobrych stosunkach ale obaj odetchnęli z ulgą że to już koniec może Megan i Harry nie załatwili tego tak dobrze jak zapewne mogli ale przecież chodzi wyłącznie o ich szczęście kto mógłby ich za to winić mówi w rozmowie z gazetą Informator zobacz więcej materiału w wideo